Ciekaw jestem, czy wam się podoba to, co właśnie widzicie. Mi bardzo. Tak wygląda hala sportowa Rokietnickiego Ośrodka Sportu po pierwszym dniu ustawiania stołów bilardowych. Będzie ich tu 25. Prawie wszystkie już są na swoim miejscu. Co prawda trzeba jeszcze wypoziomować i przygotować. A wszystko po to, żeby przygotować arenę do międzynarodowego turnieju bilardowego Quay Rokietnica Open z pulą nagród 75 tysięcy złotych. Właśnie widzimy centralny stół telewizyjny, z którego będą wszystkie transmisje na żywo na qopen.tv. A teraz już zapraszamy na sobotę, kiedy odbędzie się pierwszy turniej tutaj na tej arenie. To będzie turniej o Puchar Wójta Gminy Rokietnica. Tak naprawdę będą trzy turnieje w trzech kategoriach dla amatorów, profesjonalistów i dla dzieci. I tutaj każdy może zagrać. Również każdy może zagrać w niedzielę w Grand Prix Rokietnicy Budmar Cup. To będzie inauguracja sezonu Budmar Cup, także warto spróbować swoich sił i potem kontynuować rywalizację raz w miesiącu w Akademii Bilardowej w Rokietnicy. No ale też zapraszamy na wszystkie inne atrakcje, otwarte warsztaty bilardowe, półkolonie dla dzieci, jeszcze mamy trochę wolnych miejsc. No i zapraszamy też do kibicowania podczas Quay Rokietnica Open, gdzie na liście startowej już mamy ponad 250 zawodników z 23 państw. Jest to największy turniej w Polsce z pulą nagród, jeszcze raz przypomnę, 75 tysięcy złotych. Zapraszamy do kibicowania, do udziału i do śledzenia zmagań na qopen.tv.